Ogromnie się cieszę, że jazzowa wiosna dojechała do Oczewicy. Oczywiście nie byłoby tego koncertu, gdyby nie wspaniała pani Dorotka, która z nami już tutaj współpracowała przy wcześniejszych edycjach jazzu w Oczewicy. Dzisiaj chyba wydarzenie największe. Ogromnie się cieszę, jeszcze raz pani Dorotko serdecznie dziękuję, że wybrała pani miejsce wyjątkowe podczas swojej podróży, podczas swojej pracy koncertowej. Dziękuję ślicznie burmistrzowi, naprawdę wspaniały człowiek i jesteśmy zawsze wdzięczni, że możemy trochę jazzu przynieść tutaj do Trzebnicy, także dziękuję ślicznie. Żona już mnie namawiała od kilku dni. Bardzo czekałam na takie wydarzenie i to jest fantastyczne, że jest w Trzebnicy coś takiego, można przyjść, posłuchać. Cieszę się, że mogę w Trzebnicy dalej pielęgnować swoje radości muzyczne, które nam głównie muzyka jazzowa mi przynosi. A ten koncert był szalenie sympatyczny, bardzo profesjonalny. Bardzo, bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy. Czekaliśmy na ten koncert dość długo i jesteśmy naprawdę zachwyceni, że publiczność dopisała. Chcieliśmy również serdecznie podziękować panu burmistrzowi Markowi Długozimie za tutaj za sfinansowanie i jakby pomoc przy organizacji koncertu. Chcieliśmy podziękować również Gminnemu Centrum Kultury. On piano Joel Holmes. On bass, I mean Salim, and sharing the front with me, my man and brother Freddie Hendrix on the trumpet and the flugelhorn, Steve Carrington on the saxophone and the iwi, and we are and Dorota on the drums, of course, and we are the SCQ, Steve Carrington Quintet. Serdecznie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Trzebnica. Trzebnica. Thank you.